Witam w grze Brothers in Arms. Jest to gra z 2005 roku i pojawia się na moim kanale dlatego, że dziś jest 6 czerwca, czyli 74. rocznica lądowania w Normandii, czyli w największej operacji desantowej chyba w dziejach z II wojny światowej, dokładnie z 1944 roku, D-Day, rozpoczęcie operacji Overlord. I gra Brothers in Arms, wydaje mi się, że to jest chyba moja jedna z ulubionych, a może nawet ulubiona, jedna z najlepszych gier oddających właśnie atmosferę tamtych wydarzeń. Ma naprawdę, jak to powiedzieć, dobre zaplecze historyczne, bo ukończenie każdej misji, każdego rozdziału daje nam dostęp do tego tutaj extras. Część, znaczy kiedyś to oczywiście wszystko miałem wszystko tu odblokowane. Teraz na potrzeby rocznicy odpaliłem grę po raz kolejny. I za przejście na każdym poziomie trudności odblokowuje nam się kolejny tutaj ciekawostka. Na przykład list generała Eisenhowera do żołnierzy, którzy mieli wziąć udział właśnie w lądowaniu. Tak, także naprawdę dobra gra, świetnie moim zdaniem pokazuje te wydarzenia, a wcielamy się w niej w Matta Bakera, żołnierza ze 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej, która w ogóle ta dywizja swój szlak bojowy rozpoczęła właśnie w Normandii. No i spróbujmy troszeczkę to D-Day rozpocząć. I zaczynamy na może normalnym poziomie, na razie, Rendezvous with Destiny, czyli spotkanie z przeznaczeniem. Godzina 1:15, 6 czerwca, amerykańscy spadochroniarze w samolotach lecą nad normandzkie wybrzeże, żeby skoczyć i rozpocząć D-Day. Jako pierwsi skakali tak zwani Pathfindersi, którzy mieli oznaczyć miejsce lądowania, ale już nie wszyscy z nich w ogóle trafili tam, gdzie powinni, nie oznaczyli stref lądowania, więc doszło do całkowitego zamieszania. Spadochroniarze z poszczególnych jednostek pomieszali się, dopiero z czasem zbierali w małe grupki i wykonywali swoje zadanie. W Normandii lądowały trzy dywizje powietrzno-desantowe, dwie amerykańskie, czyli 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa i 101., czyli Screaming Eagles, wrzeszczące orły, jak widzicie nawet tutaj na naszywkach, oraz ta jedna brytyjska, czyli 6. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Nie wszyscy skakali na spadochronach, niektórzy, tak jak Brytyjczycy, ale też i Amerykanie tak robili, lądowali w szybowcach. Zadaniem spadochroniarzy było po pierwsze zrobić zamieszanie oczywiście, a także zabezpieczyć drogi wiodące z plaż, groble i drogi wiodące z plaż w głąb lądu, żeby po prostu udało się utrzymać przyczółki i je rozszerzyć w głąb lądu. Czyli oni mieli lądować przy miejscowościach San Marie du Mont, San Marie Eglise, no ale tak jak już mówiłem, doszło do całkowitego zamieszania, nie wszyscy trafili tam, gdzie mieli. Co ciekawe, Brytyjczycy owszem, oni mieli za zadanie zająć most na rzece Orn, tak zwany kryptonim, czy Pegasus Bridge, most Pegasus. I faktycznie im się udało, bo chyba 5 czy z 6 szybowców wylądowało właśnie tuż przy moście i udało się zaskoczyć załogę, więc most nie został zniszczony, został przejęty przez Brytyjczyków i utrzymany, a z pomocą im przyszli komandosi Lorda Lovata, którzy lądowali na plaży Sword. No, Matt Baker, tutaj nasz bohater, miał sporo szczęścia, bo wylądował bez większego uszczerbku na zdrowiu, ale stracił swoją broń, tak jak wielu żołnierzy traciło zasobniki z bronią, z amunicją. Żołnierze nie byli, żeby nie być za ciężcy, żeby sobie nóg nie połamać po prostu, mieli broń w specjalnych zasobnikach, które po prostu się gdzieś tam urywały w czasie lotu, czy jakieś tam te odłamki przycinały te paski, więc zdarzało się, że tracili swoje uzbrojenie. Niektórzy lądowali, zaraz tu będzie taka scena za momencik,
no bardzo pechowo byli zabijani, albo w powietrzu jeszcze ginęli, albo po prostu lądowali w takich miejscach, że no były dla nich śmiertelną pułapką. Co ciekawe, jeden ze spadochroniarzy, John Steele, wylądował na wieży kościoła w San Mary Eglise. Chyba nawet został ranny, bo strzelano do niego, ale udawał przez całą noc do zdobycia miasta przez swoich kolegów. Udawał po prostu martwego, no i wisiał na tej wieży, ale w końcu przyszli mu z pomocą i go ściągnęli. No tak. No, a ja dostałem moją pierwszą broń, czyli Colta M1911, kaliber 0,45 cala. No i właśnie, tu mamy taką scenę spadochroniarza, który nie miał tyle szczęścia, zawisnął na drzewie, no i po prostu prawdopodobnie oni go zabili. A sierżant, nasz przełożony Mac, ma na wyposażeniu Thompsona, albo wersja, tak trudno tutaj że powiedzieć, M1 albo M1A1. Tak patrząc na magazynek, to powiedziałbym, że jest to magazynek na 30 naboi, ale z tego, co kiedyś czytałem, ładowany był, i tak tu jest w grze faktycznie, że jest tylko 20 naboi, chociaż były też magazynki 20-nabojowe, ale podobno żołnierze ładowali do nich tylko 20 naboi, bo magazynki robiły się za ciężkie i miały tendencję po prostu do wypadania nawet chyba, czy zacinania broni. Także jest to, myślę, tutaj historycznie całkiem poprawnie. Żołnierze byli, spadochroniarze byli też uzbrojeni, oprócz oczywiście broni bocznej, czyli Colta, byli uzbrojeni w M1 Garand, kaliber 7,92 mm. O, jest M1 Garand. A tu mamy jedną z prawdziwych postaci, porucznik Cole, który stał się bohaterem w Normandii, ale no niestety wojny nie przeżył, zginął, zdaje się, w operacji Market Garden. Z broni, z uzbrojenia jeszcze tutaj wypadałoby wymienić M1 Carabine. Tutaj wersja ze składaną kolbą, właśnie taki dość, powiedziałbym, typowy dla spadochroniarzy. Co tu jeszcze ciekawego można zauważyć? W grze na początku nasi bohaterowie czy żołnierze, których spotykamy, mają twarze jakby wysmarowane czarną pastą, czarną farbą. Faktycznie tak było, spadochroniarze malowali sobie przed akcją, żeby dodać sobie odwagi czy wystraszyć przeciwnika, malowali sobie przed skokiem, przed D-Day twarz. Niektórzy nawet golili włosy na Irokeza, no właśnie w tym samym celu. Co ciekawe, w grze na początku faktycznie widać bardzo dobrze, że mają twarz posmarowaną tą farbą, natomiast z każdym kolejnym dniem, czy nawet, o właśnie, rozdziałem, tej farby jest mniej. Także taki fajny smaczek. Silence the Guns, uciszyć, działa. Nadal noc, czerwiec, 6 czerwca. Konwoje ze statkami desantowymi, z barkami desantowymi dopiero się zbliżają. To było bodajże 4000 jednostek desantowych różnej wielkości, od tych małych barek z żołnierzami do jednostek desantujących czołgi i amfibie, osłaniane przez bodajże 300 jednostek większych, między innymi nasza ORP Błyskawica brała udział w osłanianiu konwojów tych, czy ogólnie można powiedzieć, statków desantowych w operacji Overlord. Ta morska część operacji miała kryptonim Neptun, tak swoją drogą. Także tutaj dopiero piechociarze płyną, jeszcze są w drodze. Jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Morze było dość wzburzone w tym momencie. W ogóle operacja została odrobinę przeniesiona, bo ona była planowana na 5 czerwca, ale ze względu na pogodę Eisenhower zdecydował się przesunąć o jeden dzień.
ponieważ no, zapowiedzi, prognoza pogody była ciut lepsza na 6 czerwca, więc podjął to ryzyko i słusznie. Gdyby odwołano w ogóle operację D-Day, to musiano by czekać chyba bodajże praktycznie cały miesiąc, żeby stan morza był odpowiedni, znaczy chodzi tutaj o odpływ. No i pogodę. Także tutaj faktycznie mieli sporo szczęścia, aczkolwiek, tak jak mówiłem, morze było wzburzone. Wiele czołgów, które miały dotrzeć do plaży, tych czołgów DD, czyli Duplex Drive, specjalnie przystosowanych do lądowania, takie miały charakterystyczne chrapy wydechowe, miały śruby i takie składane burty gumowe. No więc sporo tych czołgów w różnych miejscach po prostu utonęło, nie dotarło do brzegu, więc nie mogło, czołgiści nie mogli wesprzeć swoich kolegów z piechoty. Podobnie zresztą było z... gdzie oni są? Jakich Krausów? A, tu biegną. Podobnie było z amfibiami Dukw, nie wiem, nigdy nie wiem jak to wymawiać, D-U-K-W, które też wywracały się na falach. W niektórych miejscach czołgi miały na przykład być desantowane jakby o wiele dalej, ale ze względu na stan morza zbliżano się do brzegu aż na odległość mniej więcej 1,5 km, czyli tak uśredniając 1 mili. No, mam Mausera, no wezmę, czemu nie. Więc no, wsparcia takiego ogniowego, jeśli chodzi o czołgi lądujące na plażach, nie bardzo mieli. No, spadochroniarze byli w ogóle zdani na siebie, ciężkiego sprzętu nie mieli żadnego, tylko to, co zdobyli, to, z czym im się udało wylądować. Ale swoje zadanie jak najbardziej spełnili. Także lądowanie, nie to powietrzne, tylko to na plażach, to było około godziny 6 rano, więc tak jakby przed naszymi bohaterami jeszcze praktycznie cała noc. Samo lądowanie też było poprzedzone oczywiście wsparciem lotniczym, bombardowaniami, wsparciem ostrzałem z okrętów. Z tym, że ten ostrzał z okrętów nie był do końca skuteczny, ponieważ działa miały taką moc, że właściwie większych szkód nie uczyniły, bo po prostu pociski przeleciały nad umocnieniami. No ale na pewno wyrządziły o tyle pomogły, że wywarły na pewno jakieś tam wrażenie psychologiczne na Niemcach. Nie tylko na Niemcach, właściwie na... żołnierzach w mundurach Wehrmachtu. O, niech będzie, że tak. A tutaj mamy poczwórnie sprzężone działko 20 mm flak. Swoją drogą, gdyby ktoś nie wiedział, flak to jest skrót od Flugzeug Abwehrkanone, czyli armata przeciwlotnicza. No ale słowo flak przyjęło się po prostu tak ogólnie, nawet w nie tylko języku niemieckim. Tak przy okazji jest też coś takiego jak PAK, czyli Panzerabwehrkanone. No to akurat już raczej nie stosuje się jakoś specjalnie. No i co, jak ja mam, dobra, może tu jakoś podejdę. No byście przyszli mi pomóc, a nie tam, kurczę, siedzą za murkiem i ja mam za nich wszystko zrobić. Dobra.
znajdziemy go tu. Okej, udało się. Właśnie, też mamy taką typową taktykę, jaką Amerykanie no, stosowali, czyli właśnie ten... przygwożdżenie ogniem, no i manewr, po prostu obejście przeciwnika od flanki. No dobra, no ale koledzy... Oni zaraz zaczną do mnie strzelać, halo. Chyba wszyscy. Tak. Baker, disable that gun with some TNT. No i udało się. Tutaj nawet w tej grze odwzorowane są całkiem dokładnie te miejsca. W tych ekstrasach są zdjęcia, no powiedzmy współczesne, no w momencie, no gdzieś tam z 2005 roku, pewnie 2004, kiedy ta gra była w produkcji. I jest porównanie, jak wygląda, czy jak wyglądało nawet to miejsce historycznie, a jak wygląda obecnie, czy jak wygląda w grze, więc... Więc tu naprawdę, no, jest to taka gra, z której troszeczkę historii na pewno się można nauczyć. Jesteśmy właśnie, Utah Beach się zbliża, siódma, nasi koledzy już wylądowali, bo lądowali około godziny szóstej, tak jak już mówiłem. No i właśnie, pięć plansz, czyli Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. No i patrząc oczywiście od zachodu na wschód, no to mamy... plażę Utah, gdzie Amerykanom, którzy tam lądowali, poszło całkiem nieźle. I tam wylądowała czwarta dywizja piechoty. Natomiast na plaży Omaha, sąsiadującej z Utah, no nie było już tak ciekawie. Tam były największe straty, no najgorzej trafili. Pierwsza dywizja piechoty, czyli Big Red One, no i Rangersi ponieśli największe straty, no co można chociażby zobaczyć, no nie wiem, wyobrazić sobie oglądając film Szeregowiec Ryan, jak to mogło wyglądać. Dalej, mamy plażę Gold, gdzie lądowała 50. Dywizja Brytyjska. Potem plaża Juno, gdzie 3. Dywizja Kanadyjska lądowała i plaża Sword, gdzie lądowała 3. Dywizja Brytyjska oraz brytyjscy komandosi dowodzeni przez Lorda Lovata. Taka ciekawostka, jak tutaj wykonuje ten, to jest to, że Lord Lovat rozkazał jednemu ze swoich żołnierzy, dudziarzowi, Billy Millin się nazywał, grać na dudach w czasie ataku, gdzie Billy Millin nie bardzo był tym zachwycony, chyba powiedział, że no to jest wbrew rozkazom, bo zakazali faktycznie takich praktyk w czasie ataku. Na co Lord Lovat powiedział, ale my jesteśmy Szkotami, a te zasady tyczą się Anglików. No i faktycznie Billy Millin grał na dudach, kiedy komandosi Lorda Lovata szli do ataku. A, no dobra. Naciska mi to, co trzeba. Dobra. Okej, i lecimy. Myślę, że to będzie ostatni rozdział, bo już prawie 20 minut, żebym miał jeszcze o czym mówić. Znaczy, mówić miałbym dużo, tylko po prostu grając, a troszkę ciężko. A jednak chcę troszeczkę sam też doświadczyć tego, nie tylko puścić grę w tle. Znaczy, dobra, no pewnie... Tu, Harcok, dawaj tu. Trochę ci pomogę. Dobra, udało się. Do mnie. Z jednej strony, no, byłoby więcej pracy z film tutaj edytować, obrobić i tak dalej. Ale mówię, no...
Idziemy to. Gdzie oni są? Tam. Dobra, zejdziemy ich z flanki. O, a swoją drogą nie zauważyłem, że wreszcie mam jakąś sensowną broń. Czyli M1. Właściwie M1 Carabine, niech będzie już tak po angielsku. Tam są. No i zbliżamy się już do plaż, są te groble. Właśnie, bo teren za plażą Utah był taki dość zalany, bagnisty. W ogóle tam Normandia, no to był taki, może inaczej, plaże. To były tak, piaszczyste plaże poprzecinane klifami, tak jak to było na plaży Omaha. Dlatego rangersi musieli się wspinać na klify, żeby dostać się do pozycji Point du Hoc. Natomiast nie wszędzie tak było, kurczę, zawsze się mylę. Chcę biec, a zwołam swojego ziomka do mnie. Jejku, prawie zginąłem, ale to było głupie. Natomiast teren za plażami to był właśnie najpierw takie zalane, taka depresja lekka, bagienka, więc właśnie spadochroniarze nie tylko ginęli gdzieś tam. Na drzewach, czy spadając przez zabijani przez pociski przeciwlotnicze, ale także niektórzy tonęli właśnie w tych bagnach. No i to, co później, z czym później mieli problemy alianci, no to te tak zwane żywopłoty, bokaż, czyli pola po prostu były podgradzane takimi nasypami ziemnymi, kamiennoziemnymi, na których sadzono krzaki i drzewa. No i korzenie, które przez lata tam sobie rosły, tych drzew, jakby umacniały to wszystko, więc przebicie się przez taki 3-metrowy żywopłot to było nie lada wyzwanie, więc bardzo ciężki teren do walki. No i końcóweczka tutaj z tej misji. Muszę zająć pozycję przy Browningu kaliber 0,30 cala. No i tutaj, nie wiem, jakoś tak utkwiło mi w pamięci, jak w to pierwsze zgrałem. Olbrzymie wrażenie na mnie zrobił dźwięk. No tego nie słychać teraz, bo gram na słuchawkę, trochę przyciszyłem zresztą. Ale jak grałem w to pierwszy raz, jak sobie podkręciłem głośniki, jak podkręciłem bas, jak było takie walnięcie, to naprawdę ten dźwięk był niesamowity. Zresztą do dzisiaj jest. Chyba, nie wiem, inna gra z, nie wiem, z okresu II wojny światowej, której dźwięk i klimat wywoływany przez dźwięk, który zrobił na mnie takie wrażenie, to chyba Day of Infamy mimo wszystko. No dobra, no i kończymy ostatnie zadanie, ostatni rozdział na dziś. Inwazja się rozpoczęła, mamy poranek, D-Day, 6 czerwca. No. Myślę, że może jeszcze jakieś filmy z lądowania w Normandii się pojawią. To dlatego, że no przecież to był tylko początek. Walki na francuskim wybrzeżu trwały jeszcze długo. W ogóle zajęcie plaż to też nie było to poranek, to dopiero się rozpoczęło. Niektóre plaże, zajęcie ich to była kwestia, no do, powiedzmy, do wieczora, niektóre dłużej. I wejście w głąb lądu.
To też trwało. O, lecą nasi. Lecą nasi, piękny widok. No dobra, ja się z wami żegnam. Oni tu jeszcze sobie pogadają, a ja już mówię do zobaczenia. Cześć. Gotta speak to HQ to figure out where the hell the rest of our men are. Get some rest while you can. We got a long day ahead of us. I understand the large hearts of heroes. The courage of present times. It's from a poem my dad used to read me as a kid. It amazes me. Something so beautiful could be part of something so ugly.